zbliżamy się do Białogardu, czyli co? Za chwilę zaczyna się kamp. Ale wiecie, kamp się zaczyna wtedy, kiedy wychodzi się w domu, czyli dla nas zaczął się już jakiś czas temu. Ze mną młodzi złoci wojownicy. Szykuje się naprawdę. It's lipen jiu-jitsu. Macie coś do powiedzenia? Jakie wasze prognozy przed obozem? Bardzo dobry obóz będzie. Będzie siła, moc, energia. Będzie po prostu kapitalny. No czekamy, tak? Życzymy wszystkim. Kinderek, tak? Życzymy zawsze pierwszą, nie? Zawsze. Będzie się działo, a my to lubimy. Hej. My już w Białogardzie, w naszej kapsule ducha i czasu. Dotarł Lobo, jest bas. Powoli wszyscy się zjeżdżają. Są dziewczyny, za chwilę zaczynamy pierwszy trening. Będzie się działo. I sleep and jiu-jitsu, czyli to, co kochamy najbardziej. Hej! Słuchajcie, technika. Pierwsza technika na kampie. Słuchajcie, bardzo fajna kontrola. Przynajmniej dla mnie. Podciągam sobie kolanko do góry i łapię kimono. Naprawdę bardzo fajnie się wtedy partnera kontroluje. Teraz z tej pozycji spycham jego głowę. Zobaczcie, raz i przechodzę nogą za jego głowę. I teraz mam dwa wyjścia. Pierwsze to jest balacha. I na tym się dzisiaj skupiamy. Za chwilę zaczynamy walki. Pierwsza z młodym, gniewnym, czyli z Kinderkiem. Będzie się działo. Dobre. A ty będziesz na moim kanale. Minuta walki, minuta. Tak jest. Jeszcze minutka do walki. Kinder jak na stabilnie? Bojowe, jak zawsze. Jak zawsze, Kinder, to prawda, ty masz zawsze bojowe na stabilnie. Nie ma co. Okej, kochani, mimo że minuta, pierwsza walka będzie dłuższa. Chodzimy, jazda. Czyżby jeszcze raz 4 punkty? Publika szaleje. Czeka na to. Ale nie ma szans, bo dobra obrona. A jednak 4 punkty. Yeah. Można uznać, że ten kamp naprawdę się zaczął. Never stop. Nie ma końca uczenia się jiu-jitsu. Aj, piękne uczucie. Walka daje tyle pozytywnej energii. Naprawdę. Kocham to. Nie ma końca uczenia się jiu-jitsu. I to jest w tym wszystkim najfajniejsze. Rozgrzebeczka już poszła. Za chwilę zaczynamy waleczki. Godzina 20, 6 walk przed nami. To będzie dobry wieczór. A był dzieciaczkiem, jak zaczęłem trenować. A teraz jest groźnym facetem. Naprawdę groźny facet. Ale to jest gość, który nigdy nie odpuścił. Sweep, przejście gardy. Są dwa punkty dla starszego pana.
Prawie dosiadł. Prawie dosiadł. Publika szaleje! Chyba zostanę królem domu. Czyżby znowu przejście gardy? Tak, tak. Tak, tak. To Manolette. Najlepszy torador od czasu El Polaco. I teraz. Lobo Judizio. Kręcam się pod niego w ten sposób, że wkładam rękę, idę tutaj, pod tą nogą, prostuję jego nogę. Fenomenalny zawodnik, fenomenalny technik. Żeby padę sobie na górę w ten sposób. Jeszcze nawet jakby chciał kontrolować, jeszcze nie upadł. Ok, musimy dojść do takiej pozycji, żeby on miał tą nogę prosto, a tą nogę miał pod moją głową. Jeżeli to nam się robi, to wszystkie techniki z tego kapu. Jego rodzice jest prosto fantastyczny. Czy jeszcze raz? Naprawdę, jestem jego fanem. Biłem haka, ręka pod pachą na łodzi. Teraz jeden ruchem. Raz głęboko. A co najfajniejsze, on to wszystko robi na zawodach. Ręce, lewce do góry. Jak jest w formie, nikt go nie zatrzyma, naprawdę. Tasę trzyma, tu nie muszę zapalać, bo tak jak mam tak nogę, on nie wyciąga. Tak się dokręcam, że ją prosimy. Ok, ostatni raz. Ręka pod pachą. Niby takie niuanse. Na łok. A ta wiedza. Lata pracy i tysiące minut praktyki, albo tysiące godzin nawet. Jeśli ktoś ma jakiś problem, niech mnie woła, a ja spróbuję.